Chciałbym, abyśmy otworzyli tekst, tym razem w Ewangelii Jana, w 12 rozdziale. Tekst, który przed chwilą był czytany, to była zapowiedź Jezusa Chrystusa, gdy naród izraelski starał się go jakoś zlekceważyć, odepchnąć, niedocenić tego, co im ofiarował. I obserwował wiarę innych ludzi. I historia dotyczyła setnika, który nawet nie prosił o to, aby Chrystus przyszedł i pomógł temu, który wymagał pomocy. Powiedział, ja służę i mam swoich dowódców, jeżeli mi coś polecą, to ja to robię. Ja mam też podwładnych i oczekuję od nich posłuszeństwa. Nie ma potrzeby, abyś przychodził, ty jesteś wielkim, ty jesteś królem, ty jesteś Mesjaszem. Powiedz słowo i tak się stanie. I Chrystus zastanowił się i mówi, skąd u tego człowieka taka wiara? To ja przemawiam do narodu wybranego, narodu przymierza, narodu, który ślubował wierność. I jestem kwestionowany, a tutaj ten człowiek? I wtedy Chrystus wypowiedział proroctwo. Wielu przyjdzie kiedyś ze wschodu i z zachodu i zajmą miejsca należne synom i córkom przymierza. A szkoda, bo tam jest miejsce i dla jednych, i dla drugich. Ale ta podmiana nastąpi z tego powodu, że ci, którzy mieli prawo, do których przyszedłem, wzgardzili tym przywilejem. Wobec tego zostaną ci z zachodu i ze wschodu. A teraz przeczytajmy z Ewangelii Jana z 12 rozdziału. To jest już pod koniec działalności Jezusa Chrystusa. To już jest wtedy, kiedy żegnał się będzie ze swoimi uczniami. Jest to okres świąteczny, święta Paschy. I wiersz 20 czytam i dalsze. Wśród tych, którzy przybyli, aby w czasie święta złożyć hołd Bogu, byli też pewni Grecy. Podeszli oni do Filipa z Betsaidy, z Galilei, z taką prośbą. Panie, chcemy spotkać się z Jezusem. To była część zwiastunu wypełnienia tego proroctwa Jezusa Chrystusa. Wielu ze wschodu i wielu z zachodu przyjdzie. Ze wschodu już mieliśmy przypadek opisany bardzo barwnie przez Mateusza, ewangelistę, gdzie w 2 rozdziale pisze, że mędrcy z dalekiego wschodu przyszli i pytają o nowonarodzonego króla izraelskiego. Po co przyszli? Chcą go widzieć. Chcą się z nim spotkać. Czy naród izraelski nie jest zainteresowany tym Mesjaszem? Ależ tak, oni znają pisma, oni znają proroctwa i gdy pojawia się problem, a gdzie on ma się urodzić, bo gwiazda zniknęła? Tu nas doprowadziła do Jerozolimy. Spodziewamy się, że wy nam dacie dalsze wskazówki. Oni mówią tak, zaraz, przewijają zwoje. Mówią w Betlejem Efrata, to niedaleko stąd. Traficie tam. Nikt nie chciał iść. Ba, był jeden ktoś, kto chciał tam iść. I kto powiedział, jak już ustalicie dokładnie, co to za dziecię i gdzie ono jest, to przyjdźcie w drodze powrotnej, powiedzcie mi, bo ja też go chcę zobaczyć. Pamiętacie, kto to był? Nazwiska mylimy dzisiaj przez cały poranek.
Tak, Herod. Chciałbym, abyśmy oszczędzili trochę czas, bo zawsze jecie za późno obiad, gdy ja mam kazanie. Wobec tego będziemy jakoś współpracować. Ja chcę, abyśmy przywołali sobie na pamięć, podam nawet teksty dla tych, którzy chcieliby je zapamiętać, czy odnotować, czy otworzyć. Sytuację, kiedy ludzie chcieli zobaczyć Jezusa Chrystusa. Chcieli się z Nim spotkać. Z jakich powodów? To jest moje pytanie, na które chciałbym, aby każdy z was odpowiedział sobie. Drugie, jakbym się ja zachował na miejscu tych ludzi, gdybym wtedy żył? Czy ja mam takie potrzeby, jak oni mieli? Dlaczego oni tak planowali, jak planują? Ja bym tak nie planował. Jeżeli bym planował tak samo, nie musicie myśleć. Ale jeżeli zakładam, że oni źle planowali, oni mieli złe zamiary, a ja mam inny, pomyśl przez chwilę, jak ty wykorzystałbyś taką okoliczność dzisiaj, teraz, w tej sytuacji. Podaję kolejny przykład. Nikodem, 3 rozdział Ewangelii Jana. Nie będę tam nic czytał. Przywołamy sobie na pamięć, ci, co czytają Pismo Święte, to doskonale kojarzą tego wielkiego uczonego, członka Sanhedrynu, księcia w Izraelu, Nikodema. Przychodzi w nocy. Czy ja też po kryjomu przychodzę do Chrystusa? Mnie się to wydarzyło na samym początku, gdy zacząłem czytać Pismo Święte. Przychodziłem do Chrystusa w nocy. Mieszkałem na stacji i już zacząłem czytać Pismo Święte. Jeszcze brak mi było odwagi, aby powiedzieć i gospodarzom, gdzie najmowałem mieszkanie, kolega, z którym wynajmowałem, już się orientował, ale przed nimi się ukrywałem. To był jeden pokój i jedna kuchnia. Gospodyni nam wynajmowała pokój. Sama nocowała w kuchni. Była bardzo uboga. Niedrogo płaciliśmy jej, ale no też na tyle, na ile nas wtedy młodych ludzi było stać. Czytałem Biblię, ale ona jako nasza matka miała wtedy 60, chyba 2 lata, staruszka. Z czego wy się śmiejecie? Dla was też? Dla mnie dzisiaj, ale w 60 roku to była dla mnie staruszka. Miała prawo wejść jak matka w każdej chwili do naszego pokoju. Takeśmy się umówili. Korzystała z tego, traktowaliśmy ją jako swoją matkę. Bardzośmy lubili, tym bardziej, że i on, mój sublokator i ja mieszkaliśmy daleko od domu. Ja ponad 70 kilometrów od domu, on też nie mniej. A więc dobrze było mieć kogoś takiego bliskiego. Czytałem Biblię wieczorami. I gdy słyszałem klamkę, a można ją było usłyszeć, to momentalnie, tak jak czytałem, zakrywałem kocem. I pod kocem rozmawiałem z Chrystusem i przepraszałem Go za to, że zrobiłem tak, się zachowałem, jak się zachowałem. Pamiętacie tamtego Nikodema? Czy wy też macie takie sytuacje życiowe? Że przed pewnymi ludźmi, przed pewnymi sytuacjami wolicie się ukryć? Ale przecież miłujecie Zbawiciela, tęsknicie za Nim, chcecie, aby was uczył. Czasem mówi przykre słowa, których tamten Nikodem chyba, no udawał chyba, że nie rozumie, jako nauczony w piśmie. Powinien tę podstawową wiedzę mieć. Ty jesteś nauczycielem w Izraelu, powiedział mu Pan Jezus. I tego nie rozumiesz? Przyjścia do Boga, zmiany życia, nowonarodzenia? Nie udawaj. Ale mamy inny tekst w
Ewangelii Łukasza w 19 rozdziale. I Łukasz kilka takich przypadków opisuje. W 19 rozdziale od samego początku opisany jest przypadek Zacheusza. To było w Jerycho. I w Biblii, którą mam przed sobą, chcę ten tekst przeczytać, bo kartkuję nową Biblię, bardzo ciekawą, bardzo ciekawy przekład, bardzo tak językiem współczesnym napisany. I tutaj jest w 19 rozdziale taka uwaga przez ewangelistę, taka narracja wprowadzona. Źle mi się kartkuje ta Biblia jeszcze, aczkolwiek już ją całą kiedyś przekartkowałem. Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. W tym czasie pewien bogaty człowiek imieniem Zacheusz, przełożony celników, próbował zobaczyć Jezusa. Zaintrygowało mnie to stwierdzenie. Nie, że chciał. Próbował. Bo zaraz potem to, co następuje, to widać, że wysilał się ten urzędnik wysoki rangą. Bo widzieliście kiedyś z magistratu kogoś, sekretarza, czy przewodniczącego, czy burmistrza, jak wspina się po drzewie i to wcale na drzewo, i to wcale nie na urlopie, tylko na oczach ludzi, na drzewo, które rośnie w jego mieście. Taki się inaczej karmi, nie? Niekoniecznie trzeba im tam do karmidełka zanieść ten pokarm. To musiało być krępujące dla niego, a szczególnie gdy Chrystus, on myślał, że z góry go zobaczy. Był małego wzrostu. Ciągle miał pretensje do ludzi, którzy urośli na wyższych ode mnie. Ja czasem też tak patrzę, jak coś chcę zobaczyć, na czym mi zależy. Jezus Chrystus był postacią, która była bardzo popularna. Z jednej strony wielu go krytykowało, a inni go bronili. Mówili, to jest jedyny szlachetny człowiek. Ktoś kiedyś mnie zapytał, czy to prawda, że Jezus był pierwszym komunistą, który był na tej ziemi. To było podczas publicznych wykładów. Na szczęście miałem tydzień czasu, bo tylko w niedzielę były wykłady. Mogłem jakoś skonsultować z kimś mądrzejszym ode mnie i rozpytywałem, ale wszyscy wiedzieliśmy to samo. I wreszcie modliłem się i wierzę, Bóg mi podpowiedział. I odpowiedziałem na to pytanie, mówię, jeśli tak podchodzimy do tego, że i w te kategorie polityczno-socjalne, bytowe, chcemy wprowadzić Jezusa również z jego działalnością, to zgoda. To Chrystus był pierwszym na tej ziemi komunistą, ale zarazem był ostatnim komunistą na tej ziemi. Drugiego takiego nie było, który by tak dbał o drugiego człowieka, który by tak równo traktował wszystkich ludzi. A więc Zacheusz. To musiało być kłopotliwe dla niego, prawda? Gdyby przemyślał i wiedział, że go tam zauważą. Ale Bóg ma czasem poczucie, nie wiem, albo aby dodać nam odwagi, albo poczucie humoru. Chrystus rzeczywiście przechodzi, Zacheusz go może z lotu ptaka obserwować. Kto by patrzył na Zacheusza? On tam długo już chyba siedział, zanim tłum się pojawił za zakrętem. I tu Jezus zatrzymuje się pod jego drzewem, patrzy do góry, mówi, Zacheuszu, do ciebie mówię, zejdź z drzewa. Czy Zbawiciel może cię wprowadzić czasem w kłopotliwą życiową sytuację? Pomyśl o tym. Nie rozstrzygamy. Chcę, abyśmy się umieli znaleźć w sytuacjach, o których czytamy w Bibliach nieraz. O tak czytamy, a czasem nie czytamy, bo już je znamy. Pamiętaj, to byli żywi ludzie, to był żywy Bóg.
To był Zbawiciel, który przyszedł ratować każdą taką osobę. Inny przypadek. Ewangelia Marka, rozdział 5. Tam jest kilka osób, które chcą Jezusa zobaczyć. Najpierw przychodzi pewien ojciec, jego dziecko umiera, córka. Błaga Zbawiciela, aby przyszedł. Na pewno z pośpiechem szedł do niego, aby teraz przyspieszyć jeszcze kroku i to dziecko już kona, a więc zanim skona. Ale gdy już idą do domu tego ojca, po drodze pewna niewiasta też chce zobaczyć Jezusa. I w tym samym 5 rozdziale czytamy o tym, że ona cierpiała na bardzo dolegliwą chorobę, wydała wszystkie pieniądze na lekarzy, chodziła do znachorów, znanych, nieznanych, nie miała już nic. Pozostała ostatnia nadzieja. Pamiętaj, nie czekaj do ostatniej nadziei, gdy Zbawiciel jest tuż. Ale gdyby nawet tak było, to uchwyć się tej nadziei, bo on jest nadzieją dla tych, którzy nauczyli się, że w nikim innym nie można pokładać ufności. I ona mówi, żebym przez ten tłum się przedostała, ale ten tłum dosyć warstwo idzie, na ile tłum może się szybko przemieszczać. Ale ona przebija się przez ten tłum. Dotyka mistrza. Mistrz się zatrzymuje. Jest też tym ojcem, którego dziecko umiera. Co czujesz? Panie, chodź, chodź, chodź. Niech cię nic tutaj nie zatrzymuje. Ale Chrystus niezatrzymywany, nieproszony o to, zatrzymuje się i mówi, ktoś się mnie dotknął. Naiwny? Jeden z apostołów mówi, panie, tłum na ciebie naciska. Ty mówisz, że cię się ktoś dotknął? I wtedy Chrystus patrzy przez tłum, mówi, tak, to jesteś ty. Spojrzała na Jezusa, spotkali się wzrokiem i aż struchlała. Wyobrażasz sobie, co teraz będzie? Ale czuje się lepiej na zdrowiu. Zaczyna rozmawiać ze Zbawicielem. I nie musi mu nic tłumaczyć, bo on wie, jaki jest jej przypadek. On wie, że ona uwierzyła, jeśli się go dotknie, to będzie zdrowa. A obok stoi ten ojciec. Mamy złożony obraz. Co zrobić? Jeżeli doczytamy w tym 5 rozdziale, to wiemy, jak Chrystus rozwiązał jeden i drugi problem. Nie bądźmy nigdy zazdrośni o to, gdy wymagamy Bożego błogosławieństwa, może wsparcia, może litości, może zaopatrzenia jakiegoś. To może być cokolwiek. A Chrystus zajmuje się kimś innym w tym czasie i jemu pomaga, nieproszony o to. Ale jakżeż bardzo proszony. Ta wiara spotyka się z mocą Jezusa Chrystusa. A więc nie tylko chodzi o to, żeby kogoś dotknąć, żeby na kogoś spojrzeć, żeby z kimś porozmawiać. Nikodem, który rozmawiał z Chrystusem tamtej nocy, długo dojrzewał. Tak może być z nami również. Inny przypadek, kiedy faryzeusz i grzesznica spotykają się na kolacji u tego faryzeusza. Chrystus został zaproszony. Gdybyśmy uważnie czytali, to możemy poznać imię tego faryzeusza. Czuł dług wdzięczności wobec Zbawiciela, zaprosił go. Zeszło się wielu ludzi, bo gdzie był Chrystus, tam i ludzie byli zawsze. Ale jedna osoba tam weszła
bardzo nie na miejscu, bardzo niepożądana. Szkoda, że się znalazła, bo ona psuła wszystkie szyki. W jakiś sposób upokarzała nawet samego faryzeusza. Chyba w kłopotliwej sytuacji znalazł się nawet sam Zbawiciel. Bo i Szymon wiedział, nawet to zwerbalizował i powiedział, gdyby wiedział, jaką jest ta niewiasta. To była wszeteczna niewiasta, znana prostytutka. Ludzie ją na pewno znali. Ona nie była znana tylko temu faryzeuszowi. I teraz ona zniża się do stóp Jezusa, zaczyna płakać, całować Go po stopach, ocierać włosami Jego stopy. Faryzeusz chciał powiedzieć: odejdź od tej kobiety. Odepchnij ją od siebie. A Chrystus tego nie zrobił. Jaka opinia za Nim poszła po tej uczcie, po tej kolacji? Nie wiemy, ewangeliści nie ciągną więcej tego wątku, ale wiemy, że Chrystusowi zarzucono, że z tym świadkiem On się zadaje. Chrystus kiedyś był w kłopotliwej sytuacji, może nie jeden raz. Pamiętam, gdy w Gdańsku mieliśmy ewangelizację. Mark Finlay wtedy był i Walt Thompson. Dużo osób tam było. W kinie Leningrad dwa seanse trzeba było wykupić, bo kino nam radziło, ono jeszcze nigdy nie było pełne od nowości. A myśmy wykupili cały seans. Powiedzieli, no wyrzucacie pieniądze. Już przy pierwszym wejściu ludzi tam do tego kina Leningrad, ja nie pamiętam, ile ono mieściło osób, ile foteli tam było, ale wiadomo było, że straż niektórych przeprosiła, bo nie wolno było ze względu na bezpieczeństwo, aby tam było więcej osób niż siedzących miejsc. I tak niektórzy stali, ale trzeba było wykupić zaraz następny seans. I tak przez wiele dni. Dwa razy wieczorem byliśmy tam. Przychodziła tam pewna niewiasta, której bardzo spodobał się Walt Thompson, ten lekarz. Miałem przywilej go tłumaczyć. Roman Chalupka tłumaczył Marka Finlaya. I kiedyś ta kobieta, gdyśmy już byli po wykładach, rzuciła mu się na szyję i zaczęła go obcałowywać. Dlatego, że on mówił o rzeczach, Był chirurgiem, mówił o rzeczach, które były jej bolączką i nie wiadomo, jak było zaradzić. A on opowiadał o przypadkach, że w jego klinice on leczy właśnie te schorzenia. I później śmialiśmy się, mówimy, Walt, ale przypadłeś do gustu tej niewieście. I wtedy on przywołał tę sytuację i powiedział, Pan Jezus też nieraz był zakłopotany. Ale przyszedł po to, aby pomagać ludziom. Myślisz, że Chrystus będzie zakłopotany, gdy z balastem swoich win, może nieczystego sumienia, przyjdziesz do Niego, że najpierw musisz uporządkować to wszystko, a później do Niego przyjść? Jeżeli potrafisz to uporządkować, to po co ci potrzebny Chrystus? Czy rozumiemy to, że jedynie On może uporządkować nasze życie? No ale przejdźmy do innej sceny. 10 trędowatych. Wołają z daleka. Chociaż Chrystus nieraz trędowatych dotykał. To jest zaskakujące. Wbrew prawu mojżeszowemu. Wbrew zasadom troski o zdrowie, higieny.
przejęcia zaraźliwej choroby, zaniesienia jej gdzie indziej, przecież tłumy go otaczały. Był zaskakujący, dlatego tłumy szły za nim. Jedni z pobudek negatywnych, inni z pozytywnych. Inni ze zdziwienia po prostu. Nie wiedzieli, kim on jest i jak to wszystko przebiegać będzie dalej. I gdy wszyscy zostali uzdrowieni, nie wiemy, czy było tam więcej Samarytan, czy więcej Izraelitów, bo oni stronili od siebie, ale jako trędowaci już stanowili własną kolonię trędowatych. Jedni i drudzy musieli wołać nieczysty. Ani jeden, ani drugi nie mógł do swojego domu, do swojej wioski wrócić. Mieli swoje miejsca ukrycia na dworcu, w jarach, w parowach, w jaskiniach. I wtedy, gdy wszyscy odeszli, jeden z nich wrócił. Chrystus nigdy nie oczekiwał, że ktoś go będzie chwalił, wielbił, dziękował, padał do stóp, dlatego że jest taki dobry, aczkolwiek był taki i zasługiwał na to. I wtedy ten jeden wrócił i podziękował Chrystusowi. I Chrystus zauważył akcent. To nie był Izraelita, to był Samarytanin. Chrystus jak gdyby głośno wypowiada coś, co wewnętrznie boleśnie czuje. On tak bardzo błogosławi nas wszystkich, wszystkim, czego potrzebujemy. Tylko jeden Samarytanin uznał za słuszne i docenił i ocenił, że jest zdrowy teraz. Chrystus ich wszystkich wysłał według porządku zapisanego w Torze, w Pięcioksięgu, do kapłanów. Niech oni ocenią, czy to jest naprawdę tak. Czy są naprawdę zdrowi. Byli też inni, którzy przychodzili do Chrystusa. Kiedyś przyszedł i trędowaci opisani są w 17 rozdziale też Ewangelii Łukasza. W 7 rozdziale opisana była ta jawnogrzesznica i faryzeusz. Wracam, żeby powtórzyć te teksty, jeśli ktoś z nich chce skorzystać. A w 12 rozdziale spotykamy się z człowiekiem, który czuł się, że jest bardzo pokrzywdzony przez najbliższą rodzinę. I to prawdopodobnie przez pierworodnego swojego brata, bo to majątkiem rozrządzał po śmierci ojca, zawsze pierworodny. On dzielił, sam musiał zatrzymać dwie części tego majątku, w zależności od tego, jak duże one były, bo on miał się do końca życia troszczyć o wszystkich braci, którzy otrzymali dział i sióstr, ale mogli roztrwonić nawet te pieniądze, ten majątek, albo byli niegospodarni. Pierworodny troszczył się do końca swojego życia o całą resztę młodszego rodzeństwa. I wtedy przyszedł jeden taki, chyba z tego młodszego rodzeństwa, i mówi: Panie, mój brat mnie skrzywdził, źle podzielił majątek, nie dał mi tego, co mi się należy. Panie, idź i powiedz mu, bo jedynie Ciebie posłucha. Pamiętacie, jak Chrystus zareagował? A kto mnie ustanowił rozjemcą i sędzią między wami? To jest jedyny przypadek, którego Chrystus nie podjął. Jeżeli ludzie kłócą się o pieniądze i majątki, zostaw ich, niech się kłócą. Wkrótce majątków nie będzie, natomiast kilka budynków, sądów i prokuratury, i biur adwokackich się wzbogaci. Chrystus się nie zajmował sprawami materialnymi. Sprawy materialne on rozwiązywał dla każdego człowieka.
ale żeby wchodzić w potyczki słowne, w podział, w liczydła. Nie wiem, jak oni wtedy liczyli. Tutaj Chrystus odmówił. Czy może odmówić i mnie? Czy mogę się dziwić, że są pewne sprawy, które Chrystus, nie to, że jest obojętne, ale widzi rozwiązanie w inny sposób, gdy ja do Niego przyjdę z innymi moimi długami i ureguluję, wtedy On i Jego błogosławieństwo będzie mi towarzyszyło. Piłat i Herod. Znacie takie powiedzenie, wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, albo przyjaciel moich przyjaciół, przyjaciel moich wrogów jest moim wrogiem. To było dwóch nienawidzących się panujących w Palestynie. Jeden i drugi z ramienia Rzymu. Herod i Piłat. Pamiętacie, co ich pogodziło? Gdy Piłat nie wiedział, co robić z Jezusem, jak się go pozbyć i usłyszał przypadkowo, on pochodzi z Galilei. Mówi, zaraz, Galileja to nie mój rejon. Herod, a on jest akurat tutaj w Jerozolimie. Zabierzcie go do Heroda. O Herodzie też czytamy, że on też szukał sposobności, jak zobaczyć się z Jezusem. I wreszcie nadarzyła się sposobność. O co mu chodziło? O cuda, o sztuczki. Może wystarczyłoby, gdyby ten ktoś był cyrkowym sztukmistrzem. On oczekiwał jakiegoś cudu, a gdy to się nie stało, wyśmiał Chrystusa. Spotykasz ludzi, którzy tak traktują Boga i religię i prawdę i Biblię i wszystko. Oni mają upaczony cel. Boże, jeżeli jesteś, to Ty musisz to zrobić. Czekam na Ciebie, chcę się z Tobą spotkać. Zawiodłeś mnie. A więc trzeba wrócić do Piłata. Znowu Piłat ma kłopot. Ale czytamy, że z uwagi na ten gest Piłata w stronę Heroda, a później Heroda w stronę Piłata, tych dwóch nagle zaczęło się przyjaźnić od tej pory. Do tej pory się nie znosili fizycznie. Mamy też spotkanie na dziedzińcu świątynnym, Chrystus i ta jawnogrzesznica, którą przyprowadzają. Na ten temat bardzo dużo nieraz myślimy, mówimy, słyszymy, czytamy. Był jedynym, który mógł ją potępić. Jedynym, który był bez grzechu. Nie wyrzucał im, że nie dopełnili nawet formalności. Bo skoro ją przyprowadzili, to powinni przyprowadzić jej partnera też. Tak mówiło prawo mojżeszowe. Ale Chrystusa już to nie interesowało, że ktoś tam przeważył albo niedoważył. Nie. Jego interesowało, jaki jest Twój stosunek do mojego prawa, którego obrońcą mienisz się być. Czy tu może być pewna lekcja dla nas, adwentystów, którzy mówimy, jedynie my przestrzegamy wszystkie 10 przykazań, jesteśmy gotowi każdego potępić, co robi inaczej? Chrystus się schylił i pisał na piasku. A piasek to zawsze był zrównany wiatrem. I znowu nic nie było napisane, ale ja to zdążyłem przeczytać. Czy mając chęć potępić drugiego, czy masz na tyle odwagi i na tyle czasu, żeby wszystko odłożyć i przeczytać swoją winę? I wyciągnąć z tego wnioski? Jeżeli nie możesz już nic innego, to się wycofać, ale nie potępiać w dalszym ciągu? Bo wreszcie został tylko Chrystus i ona.
cudowny stan. To była kobieta, która nie chciała się spotkać z Chrystusem. Ona spodziewała się, co będzie. Tak jak my nieraz się spodziewamy, że gdy przyjdziemy do Niego, a jesteśmy nie w porządku, to co to będzie? Wolelibyśmy nie tym razem. Przemyślmy to. I wreszcie ostatni przypadek, o którym Marek pisze w 10 rozdziale swojej Ewangelii, to jest przypadek Bartymeusza. Ślepca, który przychodzi i chce się spotkać z Jezusem. Wszyscy go uciszają. Uczniowie mówią, nie rób zamieszania. A gdy Chrystus zatrzymuje się na wołanie Bartymeusza i mówi, przywołajcie go. Teraz wszyscy, co krzyczeli na Bartymeusza, wszyscy z posłaniem lecą do Bartymeusza i mówią, chodź, bo on cię woła. Jaki to owczy pęd często wśród ludzi wierzących. Albo wszyscy za, albo wszyscy przeciw. To zależy, kto pierwszy powiedział za, albo przeciw. Dlatego nieraz mamy też przy ważnych momentach tak zwane tajne głosowanie, aby nikt się nikim nie sugerował. Bądź sobą. I ten Bartymeusz, tutaj chcę odczytać z Ewangelii Marka, z 10 rozdziału i wiersz 52, gdzie Chrystus go pyta, zadaje mu to pytanie, może wiersz 50 już. Bartymeusz rzucił płaszcz, zerwał się na nogi, poszedł do Jezusa. Jezus zapytał go, co chcesz, abym ci uczynił? I Marek podkreśla, niewidomy na to. Panie, spraw, abym mógł widzieć. To jest ciekawe. Pragnienie Bartymeusza. On nie prosi o to, żeby zobaczyć Chrystusa i tylko Chrystusa. Panie, przywróć mi wzrok, abym w ogóle mógł widzieć, mógł oceniać, mógł dostrzec, mógł wiedzieć, za co jestem ci wdzięczny, mógł wiedzieć, z kim mogę podążyć do Twojego Królestwa, widzieć, kto potrzebuje mojej pomocy. Jest godzina 12, jeżeli ten zegarek chodzi dobrze, prawie że dobrze, bo za minutę. Jakie mamy przemyślenia po przywołaniu sobie na pamięć dla siebie tych sytuacji, które wymieniałem i których miejsce jako odnośniki w Ewangeliach wskazałem? Wskazałem po to, abyśmy po południu może mieli czas, bo nieraz po południu w sobotę różne rzeczy się dzieją. Na pewno dużo mówimy, bo po nasłuchaniu się tyle czasu kazania, to później chce nam się mówić. Ale chciałbym, abyśmy dzisiaj, jeżeli się spotkamy gdziekolwiek, jeżeli macie na to ochotę, ale przygotowując to, prosiłem Boga, abym mógł o tym dalej myśleć, abym mógł o tym dalej mówić. Dlatego, że gdy to się stało, że do Jezusa przyszli Grecy, a wcześniej już wiemy, że zapowiedział w Ewangelii Mateusza w 8 rozdziale, że w Królestwie Bożym będą ci, którzy ze wschodu i z zachodu przyjdą. Mamy jak gdyby reprezentantów. Mamy jak gdyby w miniaturze kandydatów do Królestwa Bożego, którzy uwierzyli Chrystusowi. Ci mędrcy ze wschodu słońca, oni przewędrowali całą dolinę Eufratu i Tygrysu. Chyba, że już
przebili się przez pustynię arabską, aby być szybciej tutaj w Palestynie. Ale ponieśli wielki trud. Wiara ich prowadziła. Zobaczymy się z królem. Mamy dla niego dary. Czekamy na jego błogosławieństwa. A Grecy patrzą na tłumy, które otaczają Chrystusa. Być może widzą to, gdy rozmawia z faryzeuszami o tej niewieście wszetecznej. Być może o to tę scenę, gdy moneta jest rzucona i pytanie jest mu zadane, należy się płacić podatek czy nie. I teraz mówią, jak się do niego dostać? Jak z nim porozmawiać? Rozglądają się wśród najbliższego otoczenia Jezusa i nagle zauważają, może znali innych też, ale jedno imię tam apostoła ich przykuło. To jest helenista. To jest Filip. On nie jest z Judei. Nawet jego imię jest heleńskie. Myśmy o tym mówili tydzień temu i dzisiaj zapewne też o Filipie i dalej o nim będziemy, studiując Dzieje Apostolskie, rozmawiać. I mieli do niego odwagę przyjść. I przychodzą właśnie dlatego, że on był z Galilei. Może oni sami też mieszkali w Galilei, ale byli Grekami. I mówią, Panie, jak to brzmiało w tym wierszu 21, chcemy spotkać się, Panie, z Jezusem. Dlaczego do niego podeszli? Bo to był niemal ziomek. Mieli wspólny język. On ich mógł zrozumieć. Nie, pięćdziesiątnicy jeszcze nie było. Pięćdziesiątnica dopiero później nastąpi. Dopiero później będzie też na diakona wybrany i wysłany w podróż misyjną przez Ducha Świętego na drogę królewską. Ale to był człowiek, z którym można chyba nawet na pierwszy rzut oka można było jakoś porozmawiać. Był blisko Jezusa, ale był też blisko innych ludzi. I Chrystus wtedy, gdy już czytam 12 rozdział, gdy wypowiada się, obserwując już scenę, która następuje, bo Filip czuł się niezręcznie, nie wiedział, co robić dalej. Wiersz 22 mówi, Filip poszedł do Andrzeja, następnie obaj przyszli do Jezusa. I wówczas Jezus powiedział takie słowa. Nastąpiła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Dla Jezusa Chrystusa przyjście Greków i to pragnienie porozmawiania z Nim, spotkania się z Nim, zobaczenia Go, to było świadectwo, że chociaż naród Go odrzucił, to są tacy, którzy Go przyjęli. Powiedział, nadeszła godzina, aby Syn Człowieczy był uwielbiony. O czym mówił? O swojej śmierci. Nie mówił o tym, że wołać będą za chwilę Alleluja, Hosanna, Synowi Dawidowemu. Nie, to były okrzyki ludzi, którzy z wdzięczności, z uniesienia, dlatego że ktoś wołał, to i ja wołam. Nie. Uwielbienie Chrystusa, często o tym mówił, to był Jego krzyż. To było wywyższenie miłości Bożej. To było potępienie wszelkiego grzechu i fałszu i zwycięstwo nad demonem. To był argument, który otrzymało niebo, że od tej pory powiedzieli szatanowi, precz, nie masz tutaj już dostępu. To była ta wygrana walka Jezusa. A więc przyjście Greków to był szczególny znak dla Jezusa Chrystusa. Czy to, co się dzieje dzisiaj na kuli ziemskiej,
i ogłoszenie Ewangelii całemu światu może być też znakiem dla nas, że Chrystus jest tuż, tuż. Przecież obok wielu znaków wymienionych w całej Biblii i w Starym i w Nowym Testamencie, tylko jeden mówi, że gdy to nastąpi, to wtedy się to wszystko stanie. To jest zwiastowanie Ewangelii. To jest niesamowite. Pamiętajmy, że gdy Jezus Chrystus rozmawiał z Filipem też, nieco później, chociaż tego samego dnia, co wtedy Grecy przyszli. I Filip powiedział, ukaż nam Ojca, chcemy Ojca zobaczyć. Pamiętacie, jak zareagował Jezus Chrystus? Nie będziemy tego czytali, wszyscy to znamy, a jeżeli nie, to jest Ewangelia Jana, 14 rozdział od 7 do wiersza 9. Gdy Filip chciał zobaczyć niewidzialnego Ojca, co mu powiedział Chrystus? Patrz na to, co jest widzialne, na tego, który jest przedstawicielem Boga. Gdybyśmy mieli czas i czytać teksty janowe i teksty pawłowe z jego list, z ich listów, to dowiadujemy się, że Bóg ma to jedno pragnienie, aby objawić się w życiu swoich naśladowców. I gdy to się stanie, czy to jest ten znak, że Chrystus może powrócić? W Apokalipsie jest powiedziane, że w 18 rozdziale znamy ten tekst, że gdy anioł tam przedstawiony Janowi pojawił się tutaj nad naszym globem, na naszym globie i miał wielkie pełnomocnictwo, to rozświetliła się ziemia od chwały jego. Bibliści w dalszym ciągu wiążą supły na linię, którą przeciągają w prawo czy w lewo, czy chodzi o poselstwo i chwałę poselstwa, czy chwałę przez Boga objawioną w tym głosicielu, w tym aniele. Czy tak, czy inaczej. Pamiętamy o jednym, że w Starym Testamencie i tym tekstem naprawdę już chcę zakończyć, przyrzekam, Jakem Władek. To jest proroctwo Micheaszowe. I tutaj w księdze Micheasza w 5 rozdziale i w wierszu 6 jest napisane tak. Opisana jest resztka. Resztka nie tylko w Nowym Testamencie występuje, o wiele częściej w Starym Testamencie. I tutaj jest powiedziane tak. I stanie się resztka Jakuba pośród licznych ludów jak rosa pochodząca od Pana. Jak ulewne deszcze na zieleń, która nie łączy nadziei z człowiekiem, ani nie czeka na synów ludzkich. Niesamowite proroctwo. Tak niebo w Starym Testamencie. A Micheasz to jest prorok współczesny Izajaszowi. To jest przełom 8-7, bo w tamtą stronę się liczy, wieku przed naszą erą. Jeszcze raz przeczytam. Stanie się, że resztka Jakuba pośród licznych ludów, jak rosa pochodząca od Pana, jak ulewne deszcze na zieleń, która nie łączy nadziei z człowiekiem, ani nie czeka na synów ludzkich. Niesamowita obietnica i urodzaju, i dżdżu, i ulewnych deszczów,
które nie od człowieka będą pochodzić, tylko od Boga. Zapewne nie ma tutaj osoby, która nie pragnie przynależeć do Kościoła Bożego. Czy to będzie ta resztka, która doczeka przyjścia Chrystusa? Nie, to może być resztka mojego życia. Każdy człowiek ma swoje eschatos, prawda? I my nieraz łączymy to z globalnymi wydarzeniami, które będą. Ale tak jak przy poznaniu Chrystusa jesteś sam i idziesz z Chrystusem sam, owszem w towarzystwie tych, którzy tak wierzą, jest nam raźniej i chwała Bogu za to. Ale eschatos, ta resztka moja należy do mnie, a twoja do ciebie. Niech Bóg sprawi, aby to była taka resztka, za jaką tęsknimy, a chyba jeszcze bardziej tęskni Bóg. Co na to powiecie? Amen. Amen. Niech będzie tak. Amen.